Witam Państwa bardzo gorąco w poniedziałek na Sanockim Rynku. Są ze mną osoby, które startują do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Jest ze mną pan Marek, poseł Marek Rząsa. Jest ze mną były burmistrz Wojtek Blecharczyk. Jest ze mną radny z Sejmiku Województwa Podkarpackiego pan Antoni Pikul i jest ze mną burmistrz Ustrzyk Dolnych, kandydat na senatora Rzeczpospolitej Polskiej, Bartosz Romowicz. Proszę Państwa, te wybory zdecydują, w jakiej Polsce będziemy żyć po 13 października. Czy to będzie Polska, która szanuje każdego obywatela bez względu na jego poglądy, przynależność polityczną, bez względu na wyznanie, czy to będzie Polska tolerancyjna, czy Polska uśmiechnięta, czy jednak Polska, gdzie będziemy się obawiali, że o 6 rano ktoś do nas zapuka, bez względu na to, czy mamy coś na sumieniu, czy nie. Zdecydujemy, czy to będzie Polska, gdzie ludzie bez problemu w aptekach znajdą leki na swoje schorzenia, czy to będzie Polska, gdzie będą mieli polscy pacjenci dostępność do leków, które ratują im życie i zdrowie. Czy jednak będzie to Polska, gdzie coraz trudniej będzie dostać się do szpitala, dostać się na SOR, czy dostać się do specjalisty. Proszę Państwa, już dzisiaj Polacy nie mają dostępu do blisko 50 nowoczesnych leków, które Europejczykom ratują zdrowie i życie w przypadku nowotworów. Nie będę mówiła o mafii lekowej, proszę Państwa, bo przez 4 lata ten rząd nie zrobił nic, aby zatrzymać wywóz leków z Polski. Dlatego apeluję do wszystkich, proszę Państwa. Są ze mną wspaniałe osoby, osoby godne Państwa głosu i właśnie tym osobom chciałabym dzisiaj tutaj na Sanockim Rynku, wspierając je, oddać im głos. Proszę bardzo, pan poseł. Dzień dobry Państwu, szanowna pani poseł, szanowni koledzy. Proszę Państwa, służba zdrowia to dzisiaj największy problem Polaków. Służba zdrowia to problem i starszych osób, i dzieci. Ja w swojej 10-letniej służbie poselskiej wielokrotnie interweniowałem u ministrów zdrowia wszystkich rządów o to, aby refundować rzadkie choroby, o to, aby refundować choroby dla dzieci, leki na choroby dzieci, o to, żeby leczenie uzdrowiskowe dzieci przywrócić do dobrych czasów. Dzisiaj, proszę Państwa, stajemy przed faktem ciężkiej sytuacji. Na SOR-ach, w przychodniach, widzimy to na co dzień. Będziemy wszyscy, jak tutaj jesteśmy, jeżeli tylko Państwo powierzycie nam swoje zaufanie, swój mandat, będziemy robić wszystko, żeby na Podkarpaciu lekarze, pielęgniarki i personel zarabiali tak jak w całej Polsce. Nie może być tutaj inaczej. Będziemy wzywać władze wojewódzkie do okrągłego stołu. Ja to robię już od roku, ale nikt mnie nie chce słuchać. Będziemy żądać od władz wojewódzkich otwartego, okrągłego stołu Podkarpackiej Służby Zdrowia. Każdy z nas tutaj stojących ma swój pomysł, ma swój program dla swojego regionu i dla Podkarpacia. Jedno mogę Państwu powiedzieć, jak tutaj wszyscy stoimy i będzie zgoda, założymy Podkarpacki Parlamentarny Zespół, który będzie pracował na rzecz Podkarpacia. To będzie ponadpartyjny zespół. Zaprosimy tam wszystkie ugrupowania po to, żeby wspólnie działać na rzecz Podkarpacia. Na rzecz Sanoka, Krosna, Jasła, Przemyśla, Jarosławia, wszystkich miast. Szanowni Państwo, trzy sprawy będą decydowały o przyszłej kadencji. Służba zdrowia, edukacja i program dla seniorów. Koalicja Obywatelska ma taki program. Mamy program dla służby zdrowia, na edukację i dla polskich seniorów. Dlatego 13 października prosimy Państwa o dwie rzeczy. Po pierwsze, weźcie udział w tych wyborach, bo to jest bardzo ważne. I po drugie, zaufajcie kandydatom Koalicji Obywatelskiej i zaufajcie Państwo kandydatom do Senatu, którzy idą w opozycji do obecnie rządzących. Proszę bardzo, kandydat na senatora Bartosz Romowicz.
Szanowni Państwo, moja obecność tutaj to jest dowód tego, że my potrafimy rozmawiać i potrafimy łączyć Polaków. Jako opozycja demokratyczna staramy się, aby w naszym kraju przywrócić normalność i dziękuję tutaj Koalicji Obywatelskiej, pani europoseł Elżbiecie Łukaciejskiej, władzom Platformy Obywatelskiej i całej koalicji za to, że nie wystawiła kandydata przeciwko mnie w tych wyborach, bo ten kandydat byłby kandydatem przeciwko demokracji, a dzisiaj mamy jednego kandydata przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, że wspólnie, rozmawiając merytorycznie, doszliśmy do wniosku, że Senat jest bardzo ważną izbą. Ja mam 31 lat i jak spotykam się z mieszkańcami województwa podkarpackiego i rozmawiamy o wyborach do Senatu, to słyszę, że to jest bardzo często izba refleksji, że jest to izba, gdzie idzie się na polityczną emeryturę, że jest to izba, gdzie nic tak naprawdę nie można zrobić. I tak naprawdę ta rola Senatu jest niedoceniana. I moja obecność tutaj, i moja kandydatura do Senatu jest zaprzeczeniem tego wszystkiego, o czym mówi się o Senacie. W Senacie jest bardzo ważne miejsce na to, aby tworzyć dobre prawo, prawo dobre dla samorządowców, a ja jako samorządowiec rozmawiam z kolegami samorządowcami, kolegami, koleżankami, także tymi z Prawa i Sprawiedliwości, którzy widzą, że jest potrzeba, aby był reprezentant samorządowców i tych reprezentantów więcej niż jeden w Senacie, abyśmy wspólnie mogli tworzyć dobre prawo, prawo to, o które nas proszą mieszkańcy, bo my jako samorządowcy mamy najczęściej kontakt z mieszkańcami tutaj na dole. To my jesteśmy najczęściej na zebraniach wiejskich, zebraniach sołeckich, osiedlowych i będziemy takim pierwszym kontaktem dla mieszkańców. Dlatego dziękuję jeszcze raz za to poparcie i proszę o głos na wszystkich kandydatów, którzy szanują demokrację, którzy szanują w Polsce prawo, którzy szanują konstytucję, a na pewno Polska będzie zmierzała w dobrym kierunku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Antoni Pikul. Proszę Państwa, dzisiaj mamy akurat dzień, kiedy rozważamy problemy służby zdrowia. Ja troszeczkę może inaczej bym do tego podszedł. Otóż ja próbowałem swój skromny wkład wniosłem do tego, żeby od 40 lat temu, żeby Polskę zmieniać, żeby wyszła z zapaści, żeby stała się wolna. W tamtych czasach nie wszyscy ludzie akurat byli w stanie się przeciwstawiać wrednemu systemowi, w jakim żyliśmy w ten czas. Niektórzy nawet robili kariery. Dzisiaj, zajmując miejsce w grupie rządzącej, próbują nam Polskę z powrotem doprowadzić do stanu, z którego znowu będziemy musieli wychodzić. Dlatego zdecydowałem się kandydować, ponieważ boję się, a mam już doświadczenie życiowe na tyle, że boję się, że znowu będziemy musieli, tak jak kiedyś, walczyć choćby o to, żeby mieć paszport w domu, żeby nie chodzić do komitetu partii czy do SB, żeby nam łaskawie tego paszportu udzielono. Szczególnie młode pokolenie dzisiaj żyje w kraju jeszcze wolnym, natomiast wszystko jak na razie wskazuje na to, że będziemy znowu musieli chodzić po paszporty do Komitetu Partii jedynej rządzącej. Bardzo Państwa proszę, dziękując za poparcie Pani Europoseł, abyśmy 14 października, tak jak mówił Pan Poseł, poszli do wyborów i dobrze się zastanowili przed rzuceniem do urny karty głosowania, kto rzeczywiście o Polskę dba, a kto realizuje cyniczny plan jej upadku. Dziękuję. Dziękuję bardzo i proszę Państwa, Wojtek Blecharczyk, wieloletni burmistrz Sanoka, osoba, która w Sanoku jest znana i mam nadzieję, że mieszkańcy Sanoka docenią ten fakt, tą wiedzę, umiejętności i oddadzą głos na Wojtka. Wojtku, proszę bardzo. Rozumiem, że walczymy o to, aby nie tylko w swoim macierzystym regionie, mieście, skąd się pochodzi, zdobywać głosy, Elżbieto. Będę walczył o głosy w całym regionie. Drodzy Państwo, kreowana przez ostatnie lata, przez ostatnich w zasadzie 5 lat opinia Polska w ruinie, Polska zniszczona, Polska zadłużona. No tak, taką retorykę przyjęto i taką retoryką budowano światopogląd mieszkańców, między innymi Podkarpacia, aby pokazać, jak to było fatalnie, źle,
moją osobę postrzegano i głoszono, zresztą notabene obecny poseł Prawa i Sprawiedliwości, pogoniliśmy czerwoną zarazę. No, zarazą żadną nie byłem. 12 lat rządziłem w Sanoku. Myślę, że podobnie jak Przemyśl, Marku, podobnie jak Jasło, podobnie jak Krosno i wszystkie miejscowości Podkarpacia zmienialiśmy i dzisiaj to, że Podkarpacie wygląda tak, jak wygląda, to między innymi zasługa nasz samorządowców przy wsparciu europarlamentarzystów, Elżbiety Łukaciewskiej, posłów z tego regionu wywodzących się. Ale chciałbym odwrócić zupełnie moją wypowiedź pod kątem tego, zadawane mi coraz częściej jest pytanie, jak to jest, że Podkarpacie jest takie propisowskie, proprawicowe, skrajne wręcz. Proszę Państwa, ja nie wiem jak Państwo, ale bardzo często spotykam się z głosami zupełnie odwrotnymi, że ta opinia jest absolutnie zmieniana. Jedynie to kolor niebieski plakatów kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, którego na Podkarpaciu jest sporo, świadczy o tym, świadczyć może ewentualnie o tym, jakoby tutaj Prawo i Sprawiedliwość było dominujące. My chcemy merytorycznie przedstawić jako kandydaci to, że potrafimy działać dla swoich miejscowości, dla swojego regionu, współdziałać ze sobą, wykorzystywać wszystkie możliwości, które dają nam pieniądze unijne, które dają nam możliwości prawa krajowego, ale też nie zgadzamy się z kreowaniem właśnie tej opinii, że jesteśmy regionem Polski zupełnie zrujnowanym, bo kiedyś rządzonym przez inne ugrupowanie polityczne niż Prawo i Sprawiedliwość. Proszę Państwa, wystarczy popatrzeć, jak wygląda Przemyśl, jak wygląda Krosno, Jasło, moje miasto rodzinne, jak wyglądają wszystkie miejscowości Podkarpacia. Te pieniądze zostały spożytkowane optymalnie, to znaczy tak, aby dać szansę pokazania pięknej historii, pokazania tego, że to jest kolebka przemysłu, nie tylko naftowego, to jest przemysłu motoryzacyjny. No, cały czas sanoczanie szczycą się sanockim autosanem. Życzymy temu zakładowi jak najlepiej i wszyscy parlamentarzyści, samorządowcy wiedzą o tym, że trzeba się wspierać tu regionalnie. Stąd po Jaśle jeżdżą autosany, po Przemyślu, po innych miejscowościach i wszędzie naszą rolą samorządowców było to, aby pokazywać siebie nawzajem. Robiliśmy, wspieraliśmy to, co było problemem kiedyś huty szkła w Krośnie, to, co było problemem różnych zakładów w całym regionie, to my, samorządowcy, braliśmy odpowiedzialność za to, żeby pokazywać, że wcale tak nie jest, że to nie są zakłady, które są zrujnowane, że ten wizerunek jest kreowany negatywnie, bo wcale partia rządząca obecnie dzisiaj żadnego pożytku w poprawie sytuacji gospodarczej tutaj nie przynosi, absolutnie. Drodzy Państwo, mowa o szpitalnictwie. Ja chciałbym powiedzieć, że od szpitali przemyskich, krośnieńskich, dwóch szpitali specjalistycznych, czyli Jasielskiego Szpitala i Sanockiego Szpitala Specjalistycznego, no my, samorządowcy, robiliśmy zawsze tyle, aby wspomagać te szpitale. Dzisiaj problem pojawia się braku lekarzy. Dlaczego? Ponieważ są wręcz odstraszani polityką kreowaną właśnie nie tylko tu na Podkarpaciu, ale w Polsce. A dokument, który został opracowany i ogłoszony przez Naczelną Izbę Kontroli, który podważa zdecydowanie opinię, jakoby było w służbie zdrowia coraz lepiej. Prawda? Nie jest tak. No i chcemy, my jako kandydaci, czy ci, którzy pełnią rolę posłów, senatorów, muszą mieć tego świadomość, że po prostu coś musi się zmienić. Dlatego tutaj, z rynku sanockiego, za chwilkę spotkamy się na rynku krośnieńskim i na rynku jasielskim, będziemy głośno mówić o tym, że jesteśmy razem, że grupa koalicjantów zrzeszonych właśnie w Koalicji Obywatelskiej współdziała, że będzie przede wszystkim obalać negatywne poglądy, będzie obalać kłamstwa kreujących w tym momencie taką politykę dezinformacji. My jesteśmy po to, aby dać, a przede wszystkim wykorzystać szansę, która no, będzie przed nami. A my jesteśmy po to też, aby wykorzystywać pomoc europarlamentarzystów, Elżbiety Łukaciewskiej, parlamentarzystów obecnych. Próbujemy, chcemy przekonać ludzi. Nie jesteśmy tymi, którzy zaklejają plakaty, niszczą banery. Jesteśmy tymi, którzy swoim przede wszystkim nie wizerunkiem, tylko
doświadczeniem, wykształceniem, pracą zawodową, że chcemy pracować dla tego regionu. Dziękuję. Dziękuję, proszę bardzo. Proszę Państwa, jeżeli są jakieś pytania do kandydatów, uwagi, oczywiście jeszcze raz apeluję do wszystkich mieszkańców okręgu numer 22 od Przemyśla do Jasła, abyście Państwo na tych kandydatów oddali głos. Lista Koalicji Obywatelskiej to osoby, które łączą, a nie dzielą. Osoby, które znają Państwa problemy i chcą je rozwiązywać. Osoby, które wiedzą, co to jest współpraca, ale też osoby, które szanują drugiego człowieka. A ja ze smutkiem i z przerażeniem widzę, jak coraz więcej Polaków schyla głowę, jak coraz więcej Polaków mówi, nie mogę się spotkać z takim albo innym człowiekiem, bo mogę za to stracić pracę, nie mogę powiesić banera na swoim płocie, bo oczywiście zaraz przyjdą i na mnie doniosą. Proszę Państwa, to jest coś strasznego, co mogłoby spotkać Polaków, czyli powrót do czasów, gdzie rządzi jedna, jedyna słuszna partia. I o to Państwa proszę, postawcie na normalność. Myśmy tyle lat żyli w nienormalnie funkcjonującym świecie. Może młode pokolenie nie pamięta, ale zróbmy wszystko, aby ono nigdy nie powróciło. Postawcie na tych wspaniałych ludzi. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie do pana Blacharczyka. Proszę. Wojtku, prosiłbym cię o komentarz do ostatniego protestu młodzieży związanego z ekologią. Koalicja Obywatelska mocno akcentuje konieczność zmian w prawodawstwie, aby dać szansę poprawy środowisku naturalnemu, szczególnie eliminacji wszystkiego tego, co związane jest ze smogiem, co związane jest z następstwami późniejszymi złej polityki, polityki, która prowadzi dzisiaj do utrzymania, pewnie jako jeden z nielicznych krajów Europy, utrzymania naszej energetyki przyszłości w oparciu o węgiel. My jesteśmy tymi, którzy jednoznacznie będą optować za tym, żeby odnawialne źródła energii były podstawowym elementem utrzymywania świata energetyki w Polsce przez następne dekady. I tak jest program Koalicji Obywatelskiej. Do 2050 roku całkowita eliminacja węgla jako podstawowego źródła energetycznego, a wcześniej oczywiście inwestowanie dużych pieniędzy, bo tylko taka jest możliwość w odnawialne źródła energii. Ja chciałbym powiedzieć, że tutaj przez całe lata we wszystkich miastach Podkarpacia, a mam myślę dobrą wiedzę na ten temat, zostały zlikwidowane dziesiątki tysięcy kotłów, pieców opalanych węglem. Dzisiaj oparte to jest na bardziej ekologicznych surowcach, takich jak gaz, takich jak pelet, takich jak chociażby energetyka słońca, energetyka wiatru. Coraz częściej promowane są prokonsumenckie metody znalezienia się w rzeczywistości energetycznej i o to będziemy zabiegać, o to będziemy walczyć razem. Dziękuję bardzo. To bardzo ważne pytanie. Jeszcze w kwestii tej dwa słowa, jeśli można. Proszę też popatrzeć, co stało się z energetyką wiatrową. Była taka pani minister Zalewska, pamiętają Państwo. Najpierw rozwaliła całą energetykę wiatrową, rozwaliła polską edukację, doprowadziła do kompletnego chaosu w szkołach i dzisiaj jest niestety w Brukseli. I proszę zwrócić uwagę na to, że ostatnie miesiące rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, kiedy górnicy namawiani przez NSZZ Solidarność bili się z policją na ulicach, żądając od nas, abyśmy zaprzestali eksportu węgla, którego nie było wtedy. Tak naprawdę byliśmy tylko, staliśmy na polskim węglu. Dzisiaj gdzie jest pan Duda, gdzie jest NSZZ Solidarność, kiedy miliardy ton rosyjskiego węgla, kiedy tony węgla z Mozambiku są ściągane do Polski. Gdzie jest dzisiaj NSZZ Solidarność, kiedy tony śmieci do Polski jest przywiezione. Nie ma ich dzisiaj, prawda? Kurują się być może z pieskami w swoich związkowych apartamentach, zapominając o ludziach. My wrócimy, tak jak powiedział pan burmistrz, wrócimy do energetyki odnawialnej, wrócimy do zielonej energii, nie zapominając również o polskich górnikach, żeby była jasność. Proszę Państwa, tylko jeszcze jedno zdanie na koniec. To prawo jest gotowe tak naprawdę, bo kiedy koalicja PO-PSL kończyła swoje rządy,
to poseł Mieczysław Kasprzak z mównicy sejmowej przedstawiał projekt ustawy prosumenckiej, który był pierwszym projektem ustawy, który został zablokowany przez obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości, więc tak naprawdę to, o czym tu mówimy, to nie, że będziemy siedzieć i to dopiero tworzyć, tylko to wszystko jest gotowe. Na pierwszym posiedzeniu, nawet tym przerwanym, może Prawo i Sprawiedliwość ten projekt przyjąć jako jeden z bardzo dobrych projektów. Dziękuję. Proszę Państwa, dziękujemy, bardzo życzymy dobrego dnia i dobrego tygodnia. Dziękujemy.